Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Shogun 2, Zmierzch Samurajów, kampania Aizu, a właściwie już można powiedzieć Shogunatu, bo jesteśmy tak jakby oficjalnym klanem Shogunatu. Wy się pytacie, czemu kolor zmieniliśmy? No bo zmieniliśmy kolor, bo jesteśmy tym klanem takim przewodnim z szoguńskiej strony. Łapka w górę i soczysty komentarz, bo zaczynamy od końca tury, więc można w międzyczasie sobie kliknąć tam. Ta flota Satsume płynąca. Chcieliście, żebym zrobił te gatlingi, wam pokazał jak one... Ty, oni jeszcze jedną armię... O kurde, no to teraz jest problem. Oni jeszcze jedną armię wytrzasnęli. Spokojnie, rozbijemy ją w polu. Chcieliście, żebym wam pokazał gatlingi? Spoko, możemy dostać się do tych gatlingów. Ja potrzebuję jeszcze... W jednym miejscu buduję chyba tam lepszą poligon artyleryjski. Nie tam, gdzie mamy ten główny ośrodek rekrutacyjny, tylko tutaj bliziutko. I będziemy chyba potrzebowali jeszcze jednego poziomu, to jest 6, jakieś 8 tur, za jakieś 14 do 20 tur powinniśmy mieć pierwszego gatlinga. Wiem, że trochę długo, ale ja dość późno zacząłem reformować armię, znaczy mieć dostęp do tych lepszych jednostek, bo jak widzieliście na początku, bardzo mocno w technologię wszedłem, tą, która dawała mi po prostu zadowolenie dla ludności, żeby utrzymać te osady, bo był gigantyczny problem, był gigantyczny po prostu problem. I nie wiem czy to nie jest, czy to jest późny etap, bo mamy 1869. To jest chyba jesień, zima, lato. Jaką mamy teraz porę? Czekajcie, jest jakiś event. Nie wiem, czy to ja długo nie gram, bo tu chyba jest czas do 1878 chyba można grać. Czyli jeszcze mamy dużo czasu de facto, ale no, znaczy gramy niby na najwyższym poziomie trudności, znaczy bardzo trudnym, to jest prawie najwyższy. Dobra, jest jakiś event, koncentracja na wojskowości. Duża liczebność wojsk i zróżnicowanie sprawi, że będziemy mogli stawić czoła wszystkim kłopotom. Flota zapewni wsparcie dla wojska lądowych desantujących się żołnierzy za linią wroga i za linią wroga, kurwa, bot chyba dosłownie to potraktował jako myśl przewodnią. Nigdy więcej, kurwa, tych desantów. Zawsze wielka flota, zawsze wielka flota. Ostrzeliwując go z daleka, na czym skupimy się w dziedzinie wojskowości? Powinniśmy podjąć pracę nad ulepszeniem naszej armii. Plus 2 do morale wszystkich jednostek lądowych. No oczywiście, że koncentracja na armii. Tak jak w Europce zawsze się bierze Army Tradition nad Naval Tradition, tak samo tutaj chyba raczej armia, no chyba raczej armia. A, jeszcze bitwy morskie wam nie pokazałem. Kiedy indziej zobaczycie. Co tu do mnie idzie? Co za śmieszna armijka. Kim ty jesteś z tą śmieszną czapeczką? Ziomek, ziomek, z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Zostawimy tutaj jeden oddział, na przykład was. Czekajcie, zapiszę, bo mogę źle kliknąć i gra uzna, że jednak jestem nieogarnięty, a chodzi mi o to, żeby tylko jeden oddział został przy oblężeniu, ten najsłabszy. Wy się cofniecie? Co się dzieje? To przerwij oblężenie, powinno ci starczyć ruchu, przerwij oblężenie, myślałem, że mogę jeden oddział zostawić. No, w Medievalu się tak zarobiło, że klikałeś jeden oddział. Ty kontynuuj sobie to oblężenie, o cyk, blokuj go. Blokuj go, kontynuuj oblężenie. Ty, a jak chyba tutaj stanę flotą, będzie ostrzał tego. Pa, 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 to, synek, pa, to, cyk, tu stanę. No, idealnie w zasięgu, ale będzie bitwa, ale będzie, ale na początek taka bitewka, o Jezus, ale bitewka na początek. Aż quick save'a zrobię. Ile kawalerii mają? Porąbało ich. Zrobiłem save'a. Będzie ostrzał, o właśnie, ta armia może wezwać wsparcie ostrzałem okrętowym. Liczba wezwań w czasie bitwy. Promień ostrzału. Znaczy to jest malutka flota, znaczy malutka flota nie jest, ale to jest ta przestarzała. To są te drewniane, śmieszne korwety, czy co to tam było. Nie znam się na flocie. Jeszcze ani jednej bitwy morskiej nie rozegrę. Czy ja bym obiecałem tę bitwę morską? Bo nie pamiętam, nie przypominam sobie, to chyba nie obiecałem. Dobra, widzimy się za chwilę, jak to wszystko porozstawiam. Okej, okay, o dziwo, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, komputer postanowił do mnie podejść, niby, że to my jesteśmy stroną atakującą, pewnie dlatego, że on nie ma artylerii, znaczy wartościowej artylerii, te drewniane działa są tak useless, ci napoleni samurajowie, którzy w piżamach je ogarniają, to trochę śmieszne, ale mamy genialną pozycję obronną, ta górka jest tak świetna, tutaj już ustawiłem na nasze działa parota, piechotel nie mam, w sumie mogę wam od razu dać ostrzał z przyklęku, czy to daje zmęczenie? O, zaczęli strzelać, super. Nie porusza się, ale nie wiem, czy ten ostrzał w przyklęku nie podaje mi dodatkowego zmęczenia. Wtedy celujesz, piechota liniowa, fajnie jakbyś celował w tą kawalerię, bo tej kawalerii jest trochę dużo, ja się boję. A ona jeszcze nie jest w zasięgu, spoko, to wal, Jezus, te działa są tak celne, to mi się tak podoba, że one tak trafiają pięknie, takie obrażenia zdają. Weź może tu celuj, fajnie by było, bo ty fajnie tę piechotę liniową, ale ta piechota liniowa nie podejdzie. Nie podejdzie, mam jeszcze ostrzał flotę, on się ładuje. Poczekajmy, aż oni staną, chociaż nie wiem, bo ja mogę go dwa razy użyć, tak? Piony obszarowe, zobaczymy jak to działa, ja nie pamiętam, tak dawno tego nie używałem. W tej kampanii jeszcze chyba ani razu nie używaliśmy, nie? No właśnie. Ej, no tu panowie mieliście strzelać, tu panowie mieliście strzelać, Boże. Zobaczcie jak ładnie tu stoją, o tu. Dokładnie tu. Też w sumie są w dość dużej grupie.
Strzelisz? Weź mi tu na razie przyspiesz. Kurwa, ziomek, tu masz strzelać. Tu, albo tu. Wybierz jedno. Ale trafiaj. No dobra, trafiłeś. Dobra, idzie flota. Jak to się robi? Skupione, obszarowe wsparcie skupione. Potrzebuję mniejszy obszar, ale celniej. To daj mi to. Tylko jak długo to się ładuje? Czas do trafienia 11 sekund. 11 czas trwania ostrzału 10 sekund, czyli powiedzmy, że jak oni idą, kurde, żeby nie trafić teraz. To jest skupiony obszar? No chyba żartujesz sobie. 10 sekund. No dobra, dawaj tu. Zobaczymy. Flarę strzelili. O kurde, flara. Dawaj. Zaraz poleci. No, go. Dawaj ostrzał. Kurde, aż się podnieciłem, pokaż to. Dawaj, bo wejdą flarę. Ataken. Już są w zasięgu. Idealnie. Co oni się rozbiegają? Halo, wracaj tam, to flare nie parzy. Halo, to kurwa, leci ostrzał. Oni wszyscy są w zasięgu, bo to było takie wielkie koło i trafia idealnie tutaj. No dobra, tu trafił ładnie. No powiedzmy, nie wiem, czy przeciwnik widzi tą flarę, bo jeżeli on widzi tą flarę, w sensie ten ostrzał, no to chyba wie, że tu spadnie. To logiczne, że się odsunął. Jak to działa, ich zmasakrowały, co to za ścieżka zdrowia? Ale rzeź, ale mięsa. Co tu się wydarzyło? Dobra, przerzuć ogień tutaj. Dawaj tu. No dobra, no coś ten ostrzał porobił, no darmowy ostrzał, no. Dobra, panowie, włączyć przyklęk, w sensie ostrzał z przyklęku. O tą flankę się nie martwię. Daj tych samurajów, przerzuć tutaj, jakby na wszelki wielki dobiegli. W sumie kawalerię też przerzuć na tą stronę, gdyby coś złego miało się wydarzyć. Tak samo myślę, że generała możesz tutaj przerzucić. Okej, okay. Czy mogę dostać od własnych dział? Oni przybiegną sobie, jest znacznik, że nie strzelają. Dobra, przybiegnijcie na szybko, panowie. No i zaraz nasza piechota szogunatu zacznie strzelać. Jeszcze jakbyśmy mieli działa Gatlinga, o Jezus, jak pięknie. Jak pięknie, ale podoba mi się ta ścieżka zdrowia, podoba mi się. Obszarowe, wsparcie obszarowe. Obejmuję większy obszar, no nie wiem, chyba całą mapę wtedy obejmował, strasznie to jest rozrzutne, ale nie. Panowie, nie po domkach, tylko tu strzelać, tu cyk. Jesteście gotowi, okej, świetnie, ostrzał z przyklęku włączony. Samurajowie się ustawili, nasz generał też w sumie stoi przygotowany, no i podpaliłeś komuś chatę, no, bandyta jeden. Byłem ręcznie z tego strzelać. Dawaj, ręcznie strzelimy. Dawaj, ziu. O, pierwszy celny strzał, dobra, tam już salwa leci. A możemy sobie tak postrzelać, będziemy z widoku, tam szarża kawalerii leci, jebać kawalerię. Tylko działa. Jezus, ja 100% celności. Fajny widok mają, czekaj, weź jeszcze to wyłącz. Czekaj, zrobimy tak. Tak, i teraz. O, bez przyrządów celowniczych. Bo generalnie pod K, zawsze w każdym talborze praktycznie. Ty czekaj, bo oni się wbili. Chciałem zrobić klimatycznie, a oni się wbili. Co? Dobiegli. Weź tu poleć szarżą. Dobra. Teraz pod K zawsze wyłączacie ten interfejs. I to zawsze epicko wygląda. To salwy, no dawaj salwę, salwę panowie, salwę ładuj. Ataken, strzelaj. Pięki. Uwielbiam to. O! A ich masakrują. To mi się podoba. Ha! Zawracają. Hehe. Zawracają. Czekajcie chwilę, bo ja chyba działam, nie dałem automatycznego strzelania. Tak, macie automatycznie strzelać. To są zmasakrowani. No mówiłem, że tutaj mogą dobiec, no bo jednak spore siły przerzucili. Weźcie, strzelajcie w nich. Waleria samurajowie. Trochę ten oddział ucierpiał, ale ta piechota szogunatu wbrew pozorom całkiem spoko sobie radzi, zauważyłem w walce wręcz, więc to jest akurat jak najbardziej. Okej, okay, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest chyba generał. Ale był, tylko jeden koń przeżył. Dosłownie koń przeżył. Oczywiście, rzeź trwa dalej, panowie. No to jest już jednak, no to jest połowa XIX wieku, no to jest, nie wiem, wojna krymska w Europie, wojna francusko-pruska, gdzie Niemcy się jednoczą, no to jest już jednak ten etap historii ludzkości, że podchodzimy powoli po Great War'a, kiedy ta broń tak masakruje frontalne szarże, więc no, nie oszukujmy się, dawaj artylerię tutaj. A, jeszcze miałem jeden ostrzał, zapomniałem. Oni będą uciekać, to machnij tu powiedzmy, bo oni będą tędy biec.
Coś takiego będą robić. A tą kawalerię rzuć tutaj, żeby przypadkiem nie dostała. Artyleria niech tu... Kurde, oni tędy będą biec. Fuck, oszukali mnie. Dobra, i zapomniałem o tym drugim ostrzale. Tak pięknie to wyglądało. Powiem wam, że w Romie to fajnie wygląda jeszcze, jak macie ten... Znaczy niby trzeba mieć też DLC-ka, bo te efekty krwi, ich nie ma w podstawie. O Jezus, ale tu siekło, o kurde, a jak odleciał! się potoczył. Przepraszam, to jest śmieszne. Bo nawet szczególnie jest potrzeba osobnego DLC-ka. Oj, no nic chyba nie trafimy. Chyba nic nie trafiliśmy. Niebios pociski. Ciekawe, czy ten ostrzał z morza, z okrętów, zależy, znaczy im więcej okrętów, tym lepszy ostrzał. Nie wiem, czy to tak działa. Możemy kiedyś machnąć ogromną, nowoczesną flotę, zobaczymy, czy będzie mi lepszy ostrzał. Chodzi mi o to, że potrzebne jest osobne DLC, żeby mieć te efekty krwi i tych lepszych walk, bo w podstawce nie ma, tak samo w Romie potrzebna. W Warhammerach chyba też trzeba mieć ten DLC Blood and Gore, żeby te wszystkie ręce, nogi latały podczas tych walk. Wiecie, o co chodzi. Gdzie ta artyleria? Cały czas z nich strzela? Ile ich uciekło? No trochę jeszcze możecie postrzelać. Pięknie trafiasz. Dlaczego ich gonię? No bo ta armia oczywiście ucieknie, przegrupuje się po bitwie. No i trzeba będzie jeszcze raz z nimi walczyć, więc im więcej teraz zabijemy, tym mniej będziemy potem masakrować. A przypominam, że to my ich oblegamy i oni będą dostawali uzupełnienia w tych armiach. A my niestety, no jesteśmy na wrogim terenie i dostajemy attrition. W sumie nie dostajemy attrition. Czekaj, weź przestań strzelać. Nie dostajemy attrition, ale nie mamy uzupełnień, wiecie, o co chodzi. Weź jeszcze, tutaj jest ich sporo, weź ich jeszcze trochę połap. 51. Dobra, styknie. Wyjdź z bitwy, zdecydowane zwycięstwo. Pięknie, pięknie, no ale właśnie o to chodziło. I to jest potęga zbierzchu samurajów, a nie, że ja przez połowę serii na YouTubie, przez 50 tur biegam z milicją, kuwa, i włócznikami i się łapię za głowę. Ale zaraz idzie druga armia i mi się poprawi. 189 straconych. Ten tylko oddział tak naprawdę ucierpiał. Czy ja chcę go gonić? Nie chcę kogoś. Ciała i te przetrwały. Tu coś przetrwało. Aha, bo my tu drugą armią idziemy na Iwo. Weź to Iwo zajmij. Puściutkie. Zrób quick save, jakby mi przypadkiem, nie wiem, generał zginął podczas oblężenia. Na automacie, bo to szkoda czasu. 125, okej, okay, dobra. Pokojowa okupacja, nice. Weź od razu to napraw. Koszary, co tu bym mógł rekrutować? Mieć o jednostki, to koszary mi zniszcz, bo musimy tutaj zbudować posterunek, żeby szerzyć kulturę szoguna. Ty wracaj pod oblężenie, to jest tu najbliżej. Jest tu najbliżej. Możesz ostrzelać? Możesz ostrzelać. Okej, okay, nice. Wracaj do oblężenia. To się jeszcze... Aha, tylko że ja przerywałem oblężenie, znowu 3 tury muszę dooblegać. Dobra, ale już oni więcej armii mieć nie będą, chyba że coś się zdesantuje. Czy wy jesteście w stanie mi już płacić podatki? Zrób tak. Tu zrób... Stąd, żeby to szybciej. Jak to się nawraca? 27, całkiem spoko się nawraca. Machnij jeden oddział tego. Wy jesteście w stanie płacić mi podatki, minus 2. Machnij jeden oddział i... Shingeksu mi najmniej. On, czekaj, on nawracał, nie? Tak, to jest ten ziomek, co nawracał. Spoko, on przyspieszy nawracanie tych prowincji. Bo żeby wygrać kampanię... Co to za kropka? Aha, agent, Boże, myślałem, że jakiś bunt mi wybuchł i prowincje przejęli. Bo żeby wygrać kampanię, trzeba mieć chyba ileś prowincji i ileś prowincji musi być na mapie nawrócone na tą wiarę szoguna, znaczy wiarę szoguna, no wiecie, na tą sprawę szoguna. To tajaj, już oni wolno idą, strasznie wolno. Gdzie to jest cele? O właśnie. Bo posiadane prowincje... 18 na 20... A, ja potrzebuję mieć więcej prowincji po prostu, bo wierne prowincje są już nawrócone, okej, okay, no to nice. Nice, nice. To już wojskowy. No mamy przewagę nad cesarskimi, to nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać, wiem, że wy jesteście troszeczkę niezdolni. Mógłbym nawet podnieść podatki. 13 tysięcy! Nie no, dobra. Niech te osady się powoli rozwijają. Niech się powoli rozwijają. Nie mamy takiej kryzysowej sytuacji, ani nic w sumie nowszego nie musimy budować, bo w sumie teraz tylko się skupia na tych budynkach wojskowych nowych. Chociaż jakbym miał te 13 tysięcy, mógłbym nam osadę rozbudować i wrzucić jeszcze te koszary, co by celność. Czy ty mnie złapiesz tą flotą? Oj, ty mnie chyba zaatakujesz tą flotą, no. Jeżeli wy tu macie, to są korwety miedziowane, które są dużo lepsze, ale są mocno uszkodzone. Zapiszemy sobie i damy na automacie, ale prawdopodobnie to przegramy. Wyraźna wygrana. To dawaj, korwetta miedziowana. No jelo. Jelo, muszę tu dostać posiłki w tej flocie, no właśnie. Kur, nie, dobra, potrzebujemy gotówki, ja podniosę podatki. My musimy do parę rzeczy porobić, flotę trzeba zrobić w końcu, bo poza tą blokadą morską to ja nic nie mam. A ja muszę ich tu przerzucać.
Nie mogłem sobie pozwolić na przerzucanie tych wielkich armii pojedynczymi takimi stateczkami, bo przed chwilą na mojej sojusznicy boty, te kraje proszogońskie, miały całkowitą dominację na morzach. Teraz widzę, że trochę gorzej to wygląda, jeżeli oni mnie tak atakują. Joda. Joda jest po naszej stronie. Joda to jest tutaj. Chyba Joda. Niepokoje. Wiem, że niepokoje, ataki na szlaki handlowe, lato. Ok, co daje lato? Plus 5 do szybkości uzupełnienia jednostek. Bardzo fajny buścik, przydatny, jak najbardziej. To jakaś mała armijka idzie. Zdążyli jednostki zrekrutować, spoko. Weź tu ostrzał brzegu. Cyk. Kolejne straty zadane przeciwnikowi. Jak to wygląda? Pięknie, pięknie. Dalej będziemy to oblegać. W sensie szturmować, w sensie wiecie co robić. Tu mi machi karczmę. Gdzie to jest? Chałupnictwo, posterunek. Nice. Daj mi podatki na Veribik. Veribik podatki. Tylko ty musisz wyłączyć podatki. O, cyk, wyłączony, bo oni by już się zbuntowali. Cyk, wyłącz podatki. Ujarzmianie odstępców. Cyk. Ok, good, good. Teraz tak, flota. Co się z tą flotą dzieje? To są te blokady morskie. Dobra, dokończmy tą blokadę morską. Ty popłyniesz tu. Popłyniesz tu i blokada morska będzie zrobiona. I teraz potrzebuję jeszcze floty. W Hitachi. Czekaj, jak zbudował się? Za 4 tury będzie kolejny poligon artyleryjski. Tu już będą działały Armstronga i następny poziom tego poligonu artyleryjskiego daje nam gatlingi. Więc spokojnie, jeszcze będą gatlingi. Jeszcze zobaczycie gatlingi. Zacznij mi budować fregatę miedziowaną, już mi nie stać. To machnij to i musimy podnieść podatki. A, już podniosłem. 10 tysięcy, okej. 10 tysięcy brzmi fajnie. Brzmi kusząco, brzmi interesująco. Wy za 2 tury doczłapiecie się do tej stacji kolejowej. Nasza blokada morska trwa. Ja sobie też, czekaj, co ja teraz robię? Ja robię rozwój rodu, aha, plus 2 represji. Zrobimy sobie minus 10 do utrzymania flot, bo powoli ta armia i flota staje się dość duża. I ten buścik finansowy się przyda, jak najbardziej. Dobra, 2 tury, jak ty nawet jak mnie zaatakujesz, to lepiej. Nawet lepiej będzie, jak on mnie zaatakuje, wtedy ta armia wyjdzie z miasta. Więc nawet nie jest źle. Nawet nie jest źle. Ta armia rezerwowa tu siedzi? Tak, siedzi, dobra, nice, dobra, cyk, koniec tury. Patrzę czasowo, żebyśmy zdążyli jeszcze bitwę rozegrać o to miasteczko. Oni wychodzą, okej, okay, spoko. Spoko, quick save, jeszcze jedna bitwa. Ciekawe, czy będzie ostrzał brzegu. Jest ostrzał brzegu. Okej, okay, spoko, oni wychodzą. Jak najbardziej. Ataken. Jakaś fajna mapka, jakieś wzgórze. Działa, ustawimy, w kącie się skampimy. Oni nie mieli artylerii, nie mieli. O Jezus, las. Fajna góra, tylko że z lasem. Oni mają fajne górki, doliny. A i tak chyba myślę, że działa, tu machniemy piechotę po prostu na dole. Kawaleria i samurajowie gdzieś do osłony. Muszę jeden oddział, właśnie jeszcze jeden oddział samurajów muszę tu wrzucić, o Jezus. Tak, bo tu jednego oddziału brakuje. To jest 19 jednostek, a nie 20. Wspomniałem. Trzeba coś tu dorzucić, no nie wiem, chociaż nawet tych włóczników dorzucę. Okej, okay, niestety, ale komputer całej swej inteligencji wybrał mgłę jako porę bitwy i troszeczkę mało widać. Znaczy, no coś widać, ale no to nie jest tak episko jak normalnie. Znaczy dla niego to jest dobre, tak jak on musi atakować, tam mgła jakoś te boosty mu daje. Ale raczej wątpię, żeby mu siadał. Czekajcie, bo zapomniałem włączyć ten przyklęk. Ostrzał z przyklęku. Okej. Okay. Wycelujecie tutaj. Możecie tą flankę kąsać. Możecie tą flankę kąsać, chociaż może druga artyleria. Tutaj drugie działo. Może niech strzela w tych tutaj. Czekamy, aż się zrobi ten ostrzał floty, będzie przygotowy. Go wrzucimy może tutaj centralnie na środek, bo tu są jakieś pojedyncze kawalerie biegną. Powinniście ich odeprzeć, jakby co, tu mamy wsparcie. 3, 2, 1. Okej, okay, dobra. I powiedzmy, że to spadnie, oni będą iść. To oni będą iść, to chwilę czeka. Gdzieś tu. Tu, trochę bliżej może. Może tu, o. Co, coś takiego. Dobra, leci. Leci, leci, okej, okay, good. Raczej nie dobiegną, jakby co, to oczywiście będziemy ich odpierać. Oni też mają głównie piechotę do walki na dystans, tą piechotę liniową. Oj, chyba za blisko. Teraz rzuciłem bliżej, jakąś szarżę im włączył. Teraz rzuciłem bliżej, bo wtedy tak trochę przed nimi to wszystko spadło, a teraz wiesz, że za nimi spadnie. No ciężko to strzelić, no jeszcze nie przyzwyczaję. Dobra, leci szarża kawalerii. Powinniście ich zmasakrować, zanim dojadą. Oj, kurde, ale przestrzeliłem, to jest tutaj. Nie no, chociaż, o, ale tu siadło, o Jezus, ale tu siadło. Ty, dojechali? Naprawdę dojechaliście? Panowie, nie tak was wyszkoliłem.
Dawajcie, ataken. Ataken, ataken. Działa tu. Albo generała zajmij, zabij, to będzie po sprawie. Oni na nasi niech się strzałem po prostu. No tylko tu dojechali znowu. Znowu na prawej flance mi dojechali, no. Bandyty. Znowu. Trafcie w generała i będzie po sprawie. Czemu ty nie strzelasz, chłopcze? Aha, bo ty nie masz zasięgu. To wyłącz z przyklęku. I podejść troszeczkę. Go. Okej, okay, zmasakrowani, zmasakrowani. To wracać, że tak powiem, do linii. Wracać do... Wyłącz sobie przyklęk. Okej, okay, i wracaj do linii. Go. Ok, a wy natomiast tutaj na plecki i wy na plecki. Trochę straty poniesiemy jednak w tej bitwie, tak mi się wydaje. Jakieś straty możemy ponieść. Ok. Zabić generała, bo jak zabijemy generała, to zaczną panikować i przestaną strzelać. To jest chyba logiczne. To jest chyba logiczne. W sumie, ej, w sumie nie pomyślałem, bo jak w sumie jak walczymy tak na dystans, to mogłem teraz użyć tego strzału, jak oni stoją w miejscu. To było pewne. No dobra, jakieś straty ponieśliśmy, bo jednak oni też strzelali, zaczęli strzelać i coś nam pozabijali. Weź tą kawalerią, coś tu ucieka? Kurde, nie widzę, czy coś ucieka. No nie wiem, tu coś ucieka, goń to. Ataken. Tą drugą kawalerię daj, nie wiem, tu, łucznicy. Dawaj tych strzelców wyborowych. Artyleria niech cały czas strzela. Oczywiście, że kontynuuj. O czym ty do mnie mówisz, chłopcze? Tutaj piechota liniowa, cyk. No i o to chodziło, Jeszcze jedno wsparcie floty możemy wykorzystać, tylko że ja nie widzę, gdzie oni biegną. A, na szczęście można ich podświetlić. No straty takie minimalne, tu parę Japońców poginęło spokojnie. Idzie druga armia, tu zaraz wejdą uzupełnienia. Mamy też chyba lato, tak, lato mamy, więc mamy buścik do uzupełnień. Tylko idziemy ten ostrzał artylerii, chyba tu rzucimy gdzieś, nie? I tu biegną, tylko jeszcze kawaleria może dostać. Oj, tam jak dostanie to trochę. Chociaż może za szybko ich rozbiliśmy. Zdecydowanie. Ty, a jakby ustawić dwie floty w zasięgu? Ustawimy dwie floty w zasięgu, to co? To możemy dwa razy strzelić? W sensie dwa razy więcej? W sensie dwie osobne floty. Było ciekawe. Oni biegną. Dobra, dawaj tu. Bo oni na pełnej biegną. Powinniście zdążyć, strzelić coś. Dawaj tę kawalerię. Nie wiem, goń tych. Okej. No ty, nawet coś trafili, poginęło. Ty, wycelowałem, dobrze, dobry jestem. To jednak specjalista jest. Dobra, goń tych. Chyba nasz jeden kawalerzysta zginął, bo ich 47 mi się wydaje. Dawaj tych 80 czy 93. Pota liniowa. Ty, bo jest jeszcze sporo ich ucieka. Dawaj, 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 dawaj. Wiem, że tam uciekli już. Pota liniowa, piechota liniowa. Dobra, tych już goń. Weź ich trochę pokąsaj. Dobra, styknie. Wyjście z bitwy, zdecydowane zwycięstwo. Tylko, że oni się chyba... Uciekło ich na tyle pewnie dużo, że oni się przegrupują w mieście. Nie wyrżnęliśmy wszystkich, chyba. Czy oni mieli ostatnią turę już? Na oblężenie. I zginęli wszyscy? Zobaczymy zaraz. 400 straconych. Pokonano wsparcie okrętowe, przyczyniło się do strat. Okej. Okay. Okej, czyli jeszcze jedną turę musimy obrócić. Gdzie mi port niszczysz? A to był twój port. Wziął, poniszczył port. Czosu. Nie wiem, po której stronie jest Czoszu. Czoszu. Ale ta wyspa czarnieje. Pięknie, pięknie, ale czarna ładna będzie. Mówiłem, że dobry klan wybrałem ze względu na kolor. Jakbyśmy grali, nie wiem, takie... Czekaj, co to jest? Wakayama, taka ta różowa. Cała Japonia różowa. O matko. Albo to mama taka brązowa, jasniutka, o Jezus. Jeszcze ta żółta, złota by mi się podobała. Albo ta ciemno-niebieska. Ale panowie, tu o kolor chodzi, ważne rzeczy. Nie o tradycje, nie o jakieś tam busty, nie o jednostki specjalne, o kolor, o mapę, najazd wroga. No wiem, niepokoje narastają, w całym kraju narastają, bo troszeczkę pieniążków zażądałem. Troszeczkę. Napadnięto szlak handlowy, spoko. Teraz cyk, normalne podatki, wszyscy są szczęśliwi, no prawie. Co my tu mamy? He! Dobra, to już na automacie, ale straty ponieśliśmy jakieś. Straty są. Straty są, ta armia jest obita, ona będzie musiała troszeczkę poczekać. Uzupełnienia wejdą automatycznie. Weź go ten ciachnik, zero straconych, nice. No to zero straconych nawet ja bym nie rozegrał przy szturmie, chyba że artylerem ich wyklikał. Napraw to. Poligon artyleryjski. Nie no, bez sensu. Znaczy, mógłbym tu mieć jako kolejny ośrodek rekrutacyjny.
Ale nie ma potrzeby, nie ma potrzeby. Czekajmy, aż ta armia się uzupełni. Ej, wy jeszcze gdzieś macie prowincję? Czemu wy nie zniknęliście? Saga? A Saga to nie jest przypadkiem to? A, Nagasaki oni jeszcze mają. Ty, to oni tu mieli kolonię? Co? Okej, to jest interesujące, ciekawe, zastanawiające. Mi to zniszczyłeś, spoko, spoko. Jak to idzie nawracanie? Proszę, Guński, 50%, super. Urzędy, efekty, obecność Shigonotsu. Okej, nice. Zdobyto jedwab. Okej, przyda się, szanuję. Jedwab przydatny jest. Flotę, cyk. Okej, blokada morska zamknięta. Tu za 3 tury się zbuduje. Są 2 działa, generał czeka. Wsiadacie do ciuchci w tej turze? Czekaj, gdzie ta armia? O Jezu, ale to daleko. W następnej turze dopiero wsiadają. Kurde! Problem jest taki, że rusznikarza mam tylko tutaj. I to jest tak daleko i nie połączone z niczym i z nigdzie. Dobra, machnij rozbudowę tego. Pod grodzie machnij, to kolejny slocik budowlany odblokujemy. Dobra, mam jeszcze 2000. Czy ja mogę coś za 2000 wydać? Za 2000 pieniążków złotych. Może stolicę byśmy rozbudowali, Fukushima. Ha, nic nie możemy. Nic, nic, nic. No zakładam, że 2000 to mało w obecnych czasach i nic nie zbudujemy. Były nowe jednostki rekrutować nową armię. Pytanie, czy my potrzebujemy, czy jesteśmy w stanie wystawić trzecią armię. Znaczy pewnie jesteśmy, ale byśmy przestali zarabiać ładnie. Nie wiem, czy ja potrzebuję trzeciej nowej armii. Mógłbym zacząć ich rekrutować. Dobra, na razie skipniemy turę. Skipniemy turę. I chyba powoli... O, będziesz mnie atakować? Nie, będziesz plądrować. Mogę w sumie tą armią wyjść i go pokonać. On będzie łazić się mi plądrować. No, mogłem wyjść i go pokonać. No co za bandyta jeden. I teraz musimy w sumie zdecydować, czy wbijamy się na tą wysepkę tu. Tu. Czy wyrównujemy tą Japonię. Myślę, że chyba możemy na Satsumę się na plecy wbić. Plantować. Bo tutaj Obama i te jody inne puszują główną część Japonii, a my na plecki wbijemy i kolejną wyspę przejmiemy. To też jest osobna wyspa, chociaż to jest przejście. O ile z tej wyspy jest przejścia, nie ma chyba na to. No nie ma. O ile ta wyspa tu może się połączyć, też się możemy łączyć. Armię sobie wysłało, nice. No ja z wroga, spoko. Dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapka w górę, soczysty komentarz, widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się, na razie.